Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tą wyjątkową noc. W tą wyjątkową noc, której już za momencik na naszym niebie pojawi się przecudowna pełnia w bliźniętach, a tuż za nią, moi kochani, planeta Wenus wejdzie w ruch retrogradacyjny, czyli w taki ruch pozornie cofający się. Co to dla nas wszystkich oznacza, moi kochani, że dzisiejszego dnia, jak i trzy dni przed i trzy dni po rozpoczęciu tej pełni, mamy wszyscy niewyobrażalną moc, magię słowa. Magię słowa, zaznaczę, wypowiedzianego i pomyślanego, moi kochani. Ta pełnia sprzyjać będzie potrzebie rozmawiania, potrzebie nazywania pewnych rzeczy, potrzebie przewartościowania tego, co było wcześniej, a tego, co będzie w przyszłości. No i kochani, mogą pojawić się bardzo inspirujące rozmowy, mogą pojawić się bardzo fajne spotkania. Korzystajcie z tego, ponieważ bliźnięta są bardzo komunikatywne, tak? Ja akurat jestem osobiście spod znaku bliźnią, ty mam jeszcze Merkurego w bliźniętach, więc dlatego tyle mówię i przestać nie mogę, moi kochani. Więc no, coś o tym wiem, na mnie ta pełnia działa bardzo mocno. Ja liczę na to, że na was również. Moi kochani, dodatkowo retrogradacyjny ruch planety Wenus będzie sprzyjał powrotom do przeszłości. Być może no, pojawią się być może jacyś wracacze, słuchajcie, jakieś niezakończone wątki z przeszłości. Możecie również sięgać pamięcią do trudnych sytuacji, które będą przywodzić wam na myśl jakieś historie, które można by teraz bardzo fajnie, łatwo odrobić, tak? Więc skorzystajcie, moi drodzy, teraz z tej energii, skorzystajcie z tej energii dzisiejszego dnia. Pełnia pojawi się o 5:35, nasz program kończy się chwilkę wcześniej, no, ale ten księżyc się już dopełnia, więc ja mam nadzieję, że wszyscy, moi drodzy, już czekacie i już, moi kochani, jesteście gotowi na to, co wydarzy się dzisiejszej nocy. A dzisiejszej nocy, po raz kolejny, trzeci dzień w tym tygodniu, powołam się na pomoc anielską. Chciałabym wam powiedzieć, że ja z tymi aniołami się już naprawdę zaprzyjaźniłam. I chyba każdy mój kolejny rytuał będzie wspierany ich opieką, ochroną, ich mocą, tak? Anioły mają niesamowitą moc, więc moi drodzy, rytuał dzisiejszy, jaki się pojawi w programie, rozpocznę od przywołania aniołów, przywołania ich z prośbą taką nawet błagalną o pomoc. Mieliście już okazję tego przywołania aniołów wysłuchać dwukrotnie w programie w poniedziałek i w środę. Dzisiaj będę przywoływać anioły w dwóch celach. Mianowicie, po pierwsze, będziemy, kochani, manifestować pewne rzeczy, które będą przychodzić do naszego życia w najbliższym czasie, tak? A po drugie, jutro kończymy dekret sprawiedliwości, który rozpoczęliśmy 7 dni temu. Zamawialiście go i w poniedziałek, i w środę. Dzisiaj go już nie będzie można zamówić, ale z racji na to, że jestem w programie, to osoby, które go zamówiły i w poniedziałek, i w środę, będą mogły wysłuchać tego jeszcze raz tutaj w telewizji, tak? Moi kochani, rozpoczynam wezwanie aniołów i tuż po wezwaniu anielskich chórów opowiem, co będziecie mogli, kochani, w dniu dzisiejszym u mnie dostać, tak? Na ten moment chciałabym was zaprosić gorąco do wysyłania już SMS-ów na numer 92 544. Kochani, noc, kropka. I tutaj tak, będę oczyszczać, mam ludzika ze sobą. Słuchajcie, tak dużo zgłoszeń było na oczyszczenia w ostatnich dwóch programach, że każdego dnia na swoich live'ach na Facebooku oczyszczałam po 30 osób z programu Noc Magii, ponieważ nie zdążyłam tego zrobić w programie. Ale nie martwcie się, nawet jeżeli nie wykonam tego tutaj,
to zrobię to u siebie na swoim fanpage'u na Facebooku. Tam w miejscu, w którym razem ze mną zmawiacie dekret. Dodatkowo pytajcie o miłość, pytajcie o relacje. No, retrogradująca Wenus przyniesie nam dużo takich, no, jakby to powiedzieć, chciałam użyć słowa, dobra, użyję, zagwozdek, tak? Tak, będą przychodzić do nas różne sytuacje, takie rozważanie, być może pojawią się jakieś osoby z przeszłości, być może jakieś konflikty się pojawią między partnerstwem, bo wiem, że się pojawiają, bo mam z wami czytania prywatne i wiem, że jest tak nieco impulsywnie i burzliwie, więc pytajcie, zadawajcie pytania. Pytajcie również o inne rzeczy, zamawiajcie sobie oczyszczenie. Mam dzisiaj tego ludzika, na razie siedzi, odpoczywa na dole, tutaj po mojej lewej stronie, ale niedługo już zacznę pracę, bo już widzę, że mam zamówienie na oczyszczanie. Także kochani, dajcie mi dosłownie 5 minutek na wezwanie aniołów o pomoc, tak? Te anioły wezwane tutaj przeze mnie do studia będą pomagać również wam, ponieważ po tym jak one tutaj staną za moimi plecami, poproszę ich, żeby stanęły obok każdego z was. One i tak są obok każdego z was, tak? Tylko być może nie umiecie ich jeszcze nazwać, być może nie znacie ich imion. Ja wymieniam 72 imiona aniołów, tak? W kolejnych programach będę, moi kochani, was zaprzyjaźniać z nimi. Będę was starać się przedstawić, tak żebyście wiedzieli, które anioły się wami opiekują, tak żebyście wiedzieli, do kogo zwrócić się konkretnie o pomoc. Także, moi kochani, zaczynamy, tak? Poproszę o chwilę skupienia i taką powagę, bo to, co teraz zrobię, jest bardzo, bardzo ważne, tak? Zaczynamy. W tym czasie, kiedy będę zmawiać ten rytuał, powoli już możecie wysyłać SMS-y, tak? Na numer 92 544. Ja bym chciała uprzedzić, że ten numer premium pięciocyfrowy od razu trafia do mnie na tablet, tak? Możecie również SMS-y z zagranicy i z Polski za pomocą formularza zgłoszeniowego wysyłać ze strony www.nocmagii.pl. Także kochani, wysyłajcie. Mam na razie tylko jednego SMS-a, który przyszedł do mnie 8 godzin przed rozpoczęciem tego programu. SMS z zagranicy, anonimowy, od pani, której imię rozpoczyna się na literę E. Więc słuchajcie, jeżeli wyślecie tą wiadomość teraz, to od razu po zmówieniu modlitwy będę odpowiadać na pytania. Uważajcie, bo w zeszłą środę w ostatnich 15 minutach zadaliście mi 40 pytań i ja tylko byłam w stanie wymawiać wasze imiona i daty urodzenia i oczyszczać was dopiero w domu, bo było takie nagromadzenie tych SMS-ów, więc kochani, skorzystajcie z okazji, że jest wczesna pora, że im wcześniej wyślecie wiadomość, tym ja będę mogła spokojniej dla was wszystko tutaj posprawdzać. Zaczynamy. Ojcze Wszechmocny, ja, Magdalena, urodzona, staję przed Tobą jako dziecko w ogromnej potrzebie Twojej pomocy, w potrzebie oczyszczenia mojej przestrzeni emocjonalnej, fizycznej i duchowej, tak bym wypełniona wszechogarniającą miłością, jasnym światłem i pokorą mogła wznieść swe oraz wszystkich tu obecnych prośby i otrzymać łaskę ich spełnienia. Ojcze Wszechmocny, Ty powiedziałeś, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Wołam zatem, święci aniołowie, nasi wspomożyciele, zwracam się do wszystkich i każdego z osobna, stańcie za moimi plecami, wesprzyjcie mnie swą siłą, opieką i ochroną. Święci aniołowie z chóru Serafinów, jesteście najbliżej Boga. Oczyście nasze usta, w sercach rozpalcie ogień miłości. Metatronie, wielki zegarmistrzu, architekcie, jedyny kronikarzu Księgi Żywota, spisujący wszystkie postępki nasze, wysłuchaj wszystkiego, co związane z naszym duchowym, materialnym i fizycznym planem. Święci aniołowie z chóru Cherubinów, strzeżcie nas przed wszelkimi atakami nieprzyjacielskimi,
Razielu, Aniele Mądrości i Wiedzy Boga, prosimy o pobłogosławienie wszystkiego, co związane ze zgłębieniem nauki. Święci aniołowie z chóru tronów, potężni aniołowie pełni królewskiej godności, dopomóżcie we wprowadzaniu pokoju, sprawiedliwości i miłości. Dopomóżcie nam przetrwać wszelkie wyzwania karmiczne. Wesprzyjcie przy stawianiu czoła przeciwnościom losu. Przeprowadźcie nas w spokoju na kolejne etapy duchowego rozwoju. Capkielu od blasku boskiej sprawiedliwości i przedwiecznej miłości Boga, dopomóż nam w zrozumieniu sprawiedliwości, mianowicie pozwól pojąć, iż prawdziwie sprawiedliwym jest ten, kto dobro i zło waży na jednej szali i potrafi je rozróżnić. Święci aniołowie z chóru dominacji, nauczcie nas zaufania samym sobie i życia w poczuciu szczęścia, wyraziciele kosmicznego prawa dawania. Pozwólcie nam zrozumieć, iż im więcej damy, tym więcej otrzymamy. Tzadkielu, przekazujący boski plan najwyższemu, przynieś nam pojednanie oraz sprawiedliwy ład, równowagę, zrozumienie oraz tolerancję. Święci aniołowie z chóru mocy, wojownicy wszechmiłości, uchrońcie nas przed upadkiem. Wspierajcie, umacniajcie, pomóżcie w chwilach zwątpienia, nawet gdy nam się wydaje, że brakuje nam sił. Kamelu, Archaniele wykonujący plan najwyższego, wykonawco boskich kar i sprawiedliwości, władający czterema żywiołami, zbóż wszystko, co skażone i jałowe, by w to miejsce po odnowieniu mogło wzrosnąć nowe, piękne, odrodzone. Święci aniołowie z chóru cnót, wibrujący słoneczną energią, dopomóżcie nam odkryć, kim naprawdę jesteśmy. Pomieszczone na środkowej kolumnie drzewa życia, zrównoważcie miłosierdzie i rygor. Wesprzyjcie nas w ciężkiej pracy nad samym sobą, odsuwając na bok głos ego, zapalcie ogień przemiany, spalający nasze wszelkie wady. Mikaelu, lekarzu, uzdrów wszystkie nasze dolegliwości ducha i ciała, i otwórz na zrozumienie, jak jest ono cenne. Święci aniołowie z chóru księstw, otwierający triady miłości, ukażcie moc prawdziwego piękna pokochania drugiego człowieka i wskażcie, jak podążać drogą serca. Hanielu piękności najwyższego, wspomóż nas w sprawach sercowych, rozumianych jako połączenie przede wszystkim duchowe, w drugim rzędzie cielesne i fizyczne.